A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak, odpowiadasz arcykapłanowi. Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. Ewangelia Jana, 18 rozdział 22 do 24 wersetu. Arcykapłan Annasz zapytał Pana Jezusa o jego naukę. Czy w trakcie 3,5-letniej służby i nauczania Pana Jezusa nic do tej pory o niej nie słyszał? Arcykapłan Annasz najwyraźniej nie zdawał sobie z tego sprawy, że jego niewiedza nie świadczy o nim dobrze w tym momencie. Piastując to odpowiedzialne stanowisko, powinien interesować się duchowym stanem ludu izraelskiego. Pan Jezus, udzielając Annaszowi odpowiedzi, wskazuje mu zarazem, choć nie bezpośrednio, na zaniedbanie w tym zakresie. Jeśli więc Annasz zamierzał uzyskać obiektywną opinię, powinien był teraz zapytać tych, którzy bezpośrednio słuchali nauki Pana Jezusa. Odpowiedź Syna Bożego demaskuje nienawiść słuchającej świty kapłańskiej. Jakże często ludzie uciekają się do gwałtownej reakcji, gdy zostają pozbawieni swoich argumentów. Być może Annasz zinterpretował odpowiedź Pana Jezusa jako przekroczenie przepisu prawa z drugiej Księgi Mojżeszowej 22-28, której czytamy: Bogu nie bluźni, a księciu lub przełożonemu swojego ludu nie złorzecz. Taka rzecz jednak nie miała miejsca, gdyż Pan Jezus nigdy nie popełnił bezprawia. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset. Ale to nie Chrystus zachowuje się w tej sytuacji niestosownie, lecz właśnie ów arcykapłan Annasz, pozwalając na nieuzasadnione uderzenie Chrystusa w twarz. Stojący przed arcykapłanem Chrystus nie oddaje tym samym i nie złorzeczy, lecz jedynie kieruje swoje słowa do sługi, który go uderzył. Nie było teraz celem Pana Jezusa, by dochodzić swoich praw, ale tylko skłonić do głębszej refleksji. Przedstawiona sytuacja jest przykładem dla uczniów Pana Jezusa, którzy w trudnych okolicznościach winni z całą konsekwencją czynić dobrze, a jeśli trzeba, to cierpieć. O takiej postawie czytamy, że to jest łaska u Boga, bo tak pisze pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 20 werset. Jeśli uczniowie Pana Jezusa podnoszą kwestię nieprawości w relacjach z ludźmi, to w tym celu, by ją uświadomić, nie po to, by atakować. Patrząc na reakcję sługi, który bezpodstawnie uderzył Pana Jezusa, nie widzimy z jego strony podobnej reakcji, co potwierdza bezgrzeszność Syna Bożego.